Siemaneczko, witam was ponownie i dziś mam dla was kolejną kosmiczną bitwę, tym razem na nietypowym czołgu średnim siódmego poziomu T20. T20 to jest amerykański czołg średni, który tak naprawdę w bitwach losowych pojawia się bardzo rzadko. prowadzi w linii do Pershinga, Pattona, a następnie kolejnego Pattona już 10 tieru, więc teoretycznie dobre pojazdy, na pewno nie złe, ale... Do no, tego czołgu to ja w ogóle nie widzę, nie wiem dlaczego nikt tym nie gra, a parametry to to ma niezłe. Przed tym odcinkiem specjalnie oceniłem tak naprawdę czym jest C-20 na dzień dzisiejszy i okazuje się, że mamy tutaj dobre działo, bardzo dobrą mobilność, dobry zasięg widzenia, dobrą depresję armaty, kamuflaż. No tych atutów jest pełno, do tego jeszcze tak naprawdę jak na meda. Mamy fantastyczne działo, które na złocie to w ogóle może rządzić, z penetracją 243, a tutów jest pełno. I teraz, kiedy połączymy te wszystkie plusy maszyny z losowaniem na siódemki, bo na takie tiere wlosowało dy... Dioridosa, dioridosa, to tak naprawdę możemy rozegrać epicką bitwę. Nic nie stoi na przeszkodzie. Teoretycznie można byłoby się martwić Arto, bo czołg ten ma bardzo przeciętny pancerz, jeśli nie powiemy, że słaby. No i taka Arta mogłaby nas teoretycznie przebić, no ale jej nie ma, więc co może nas za najwięcej trafić? No chyba tylko oni, Strola. Poza tym, po prostu wystarczy nie zbierać, a kolega jest świadom tego jak dobry jest jego pojazd, bo też jest doświadczony, ma 44 tysiące bitew i bardzo dobre statystyki, które świadczą, że wie co robi. No i zaczynamy od kilku ładnych strzałów. Teraz zniszczyliśmy francuskiego 12T. No ale w T67 niestety pudło. Szkoda, bo był do trafienia jak najbardziej. No ale nie ma co się przejmować. Teraz przed nami Francuz 75. No, wystrzelał chyba magazynek, chyba teraz ucieka. Zobaczcie, nie ma pocisków. No i kolega celuje, celuje. I kończy go. Z takim troszeczkę opóźnieniem powiem, to mnie zdziwiło. Ale zdejmuje. O co mi chodzi? Kolega tak miał ten pocisk gotowy. Myślałem, że strzeli. Ale poczekał chyba, jak to będzie ogryzek. Tak się przynajmniej wydawało. No, nie wiem. Jeśli chodzi o inne ważne fakty, to drużyna niestety daje ciała. Mamy wynik 5-8 i stratę ponad 1400 HP. Co więcej, na drugiej stronie pada w tej chwili T150, czyli jeden z najlepszych czołgów w tej bitwie, najlepszych czołgów ciężkich. No i to tak naprawdę sprawia, że drużyna się kończy. Zaraz będziemy sami, po prostu będziemy sami. To, co bardzo istotne, to to, że mamy dużo pocisków premium na ewentualnie Oni lub inne twarde czołgi, także to nie problem. I kolega także jeździ na coli, czyli tutaj no ryzyko jest, bo jak już mówiłem papierowe czołgi takie jak ten nie dość, że łatwo przebić i zadać jakieś fajne uszkodzenia z HEKa, które jeszcze mogą nam Sprawić, że się podpalimy, uszkodzi nam silnik rywal. To jeszcze też sam fakt, że amerykańskie czołgi bardzo płoną naprawdę, tak jak ja gram Amerykańcami, to często widuję właśnie palącego się na przykład T57 Heavy albo inne medy. Szczególnie jeśli dostaną w tył. No i tego się trochę obawiam, więc trzeba uważać na tyłeczek. KW1, waga. No, jeśli chodzi o celne dział, to. Ono jest naprawdę niezłe, ale teraz kalafior przedni. Zobaczmy co będzie z Oni. Pociski premium już gotowe. Wydaje się, że kolega jest świadom tego co robi i musi po prostu wyciągać. Koniecznie kończyć lufy. To był haek. To był hack. Musi kończyć lufy, bo w innym obrocie wydarzeń no nie wygra. Pamiętajcie o tym, że tak jak oni może i obroni się przed jakimiś tam lajtami piątego tieru, tak my nie możemy tak walczyć. Nasza jedyna szansa to walka z tutaj zeskoczenia, atakowanie za górki. Bo pamiętajmy, że z naszym pancerzem to nawet T67 przebije, także koniecznie trzeba kończyć ulufy. Kolega priorytetowo yy, w jak najszybszym tempie próbuje wyeliminować oni. I słusznie, bo to jest najpotężniejszy czołg. Ale. Czy przebije? Przebija, no dobra. No ten gold się przydaje. Gdyby nie gold, tak naprawdę chyba ten oni by tutaj żył dalej. Zobaczmy, kromka. No. I ktoś powie, dlaczego kolega strzelił w kromka nie woni? Bo oni nie ucieknie, a kromka uciec mogła. I tu chodzi o to, aby zdjąć coś, co mogłoby zaraz nas dopaść. To już jest ósmy frak. I zostajemy sami z T67. Kolega po naszej lewej na hita, A my sami wybieramy MT25 na celowniku. Jeszcze pancer 4H, ale pudło. Niestety, tylko widać garnek, ale powinno wejść prędzej czy później. Znowu pudło. No i tutaj możecie się czepiać, co on opowiadał? Jakie ceny działa, ale... No to jest trudny strzał. Teraz w końcu trafiamy. Pada nas sojusznik. I tak naprawdę jesteśmy sami na 6. 67. Zwolę nie wchodzi. Ginie nam jeden z awogantów. Uleciliśmy go. No i zobaczcie, że. O kurde, ale to weszło. To był bardzo fartowny strzał. Ładnie wchodzi. Na plecy wyjeżdża E25. Obracamy się. Niszczymy go i teraz. Priorytetowo uciekamy stąd, bo yy, po prostu nie ma opcji, aby w tym dole się obronić. Trzeba się wychylić i szukać drogi ucieczki. Pokazał się sztuk bardzo ładnie dostał. No. No i zostało tylko trzech. Jest pancer 4H. Na hita teoretycznie był. No. Ten taran taki sobie. On sprawia, że jesteśmy na dwa strzały dla 1 S w najgorszym wypadku. O ile nie ma trola, bo z trola to może być na hitę, tak naprawdę, jeszcze jest MT25, o którym już też wiemy, bo miał full HP. No, bardzo niedobrze. Pojawia się również kawy DNS. Teraz trzeba grać tak naprawdę na wieże, ponieważ wtedy pokazujemy tylko mały fragment czołgu. Amtek dostaje i już nie ucieknie. mt 25 już nie ucieknie. Koniecznie go musimy zdjąć, bo inaczej będzie nas non-stop obijał. Kolega widzi tego kawu 1 s ale cały czas chce zniszczyć Lighta, bo on jest bardziej irytujący. Kawu 1 s nie ucieknie, a MT-25 jak będzie nam pakował kulki w bok, to tak naprawdę wyjdziemy na tym jeszcze gorzej. No i teraz w końcu się udaje. To jest to. Widzisz czołg, ale olewasz go, bo i tak nie jest zagrożeniem. Wybierasz to, co jest istotniejsze. No i teraz powiem szczerze, to powinna być bułka z masłem. Co? Wie, wiecie co? Wydaje mi się, że on to zrobił celowo, bo kolega ma 13 fragów. Tak mi się wydaje, bo on grał. On walczył. On tutaj naprawdę walczył. Tylko. Nawet się chował się z kamieniem, prawda? Widzieliście, jak się schował. Tylko NT25 padł. I chyba on też stwierdził. No dobra, dam mu już ten medal. Niech ma rozjeni. No i kolega kończy z pięknym medalem. I wynikiem, który może robić wrażenie 14 zniszczeń. Co prawda w perfekcyjnej bitwie, ale nie trzeba chyba mówić, że. Ten wynik nie byłby tutaj z nami, gdyby nie pełno, pełno dobrych zachowań i kończenie lów. Pod koniec byliśmy świadkami sytuacji, kiedy kolega był sam na 6. Wcześniej też nie było zaciekawie, ale cały czas skupialiśmy się na tym, aby dobić tego, dobić tego, dobić tego, dobić tamtego. Nie wiem też, to mnie dalej fascynuje, dlaczego na początku kolega tak późno strzelił w tego AMX-a 1375. Mimo, że miał wcześniej przestrzał, no ale gdyby wtedy nie strzelił tak późno, tylko wcześniej, to miałby teraz 13 zniszczeń. Więc może on wiedział! Może on po prostu wiedział! No dobra, zobaczmy teraz wynik. Wpadła MK, poza tym medal kołbanowa Rosjeni. Specjalista, duży kaliber. Jeśli chodzi o rezultat uszkodzeń, to mamy tutaj 4210 damagez. 1743 bazowego expa niby szału nie ma w tym doświadczeniu. To fakt, ale to jest dziwne: no, 4700 jak ten, to mało nie jest. No, ale teoretycznie, kromką grać robią po 5000 uszkodzeń, więc jest to w miarę zrozumiałe. Tutaj mamy jeszcze lepsze działo. I tak naprawdę, zobaczcie na drużynę. Tylko T67 miał jedno zniszczenie. Reszta zrobiła praktycznie nic, no 100, 150, 200, 200, 200, 300. No kolega po prostu zrobił zdecydowaną większość. Koncept jeszcze postrzelał, tutaj też kropka 2000. No ona ładnie zagrała, sztuk też nieźle. Niestety na minus 40 tysięcy, bo jednak pocisków premium wystrzelono pełno. No i co mogę powiedzieć na koniec? T-20 zdecydowanie polecam. Patrząc na jego parametry, można powiedzieć spokojnie, że jest to bardzo dobry siódmy poziom. Piszcie śmiało, czy mieliście okazję grać tym czołgiem. Ja pamiętam, że grałem nim, ale to było tak dawno, że ma się to nijak do tego, co jest obecnie. Były wtedy inne parametry niż dziś. I słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia.